Cześć wszystkim, z tej strony Lenny, Party Video TV. Znajdujemy się w klubie Viva, w Trusklasach obok Częstochowy. Dzisiaj 14 urodziny klubu, także moc wyrażeń, konfetti, CO2 i wiele, wiele więcej, ale to już na naszej wideorelacji. W niedługiej chwili znaleźliśmy się znowu przed klubem Viva. Tym razem jest ze mną gość, DJ Slash, Dawid z Krakowa, z którym się znamy już parę dobrych lat, ale teraz zawitaliśmy w klubie Viva w Trusklasach. Dawid, powiedz mi, od kiedy tutaj grasz, bo wiem, że grałeś tutaj już parę razy. Moja przygoda z tym klubem zaczęła się dokładnie 5 lat temu. Wtedy zaczęliśmy współpracę i do dzisiaj ją kontynuujemy, także mam nadzieję, że będzie to kolejne co najmniej 5 lat trwało. I tego my właśnie, Party Video TV, wam życzymy tak owocnej współpracy, jak już mówiłeś, z szefostwem, bo to jest naprawdę mało spotykane właśnie w polskich klubach. Powiedz mi, Dawid, co tutaj gracie? Co tutaj grasz? Czy przyjeżdżasz ze swoim setem, grasz dla siebie, czy dla ludzi, czy jak to jest? Myślę, że każdy DJ gra dla publika, nie dla siebie, dlatego dla każdego coś dobrego, tak? Mamy dwie sale, jest sala dance'owa, gdzie gramy disco polo, wszystkie eurodensy, dance'y i tak dalej. Jest sala mocniejsza techniczna, gdzie jest electro, progressive, wszystkie bieżące klimaty, które są na największych eventach świata. I tak właśnie ściągamy ludzi do siebie. Są różne koncerty, są różne pokazy, czy Mendejsu. Wiele koncertów, tak, ale kto tutaj był konkretnie? Kto będzie, może już wiesz, na następne tygodnie? Kto będzie, nie mogę zdradzić, bo to jest wielka niespodzianka. Planujemy wiele sporych imprez na wakacje 2014. Kto był? Byli sami najmniejsi DJ z Polski i nie tylko. Tak samo koncerty zagraniczne, polskie, disco polo, rockowe. Także dla każdego coś dobrego i każdy znajdzie coś dla siebie. Dobrze, tak wszystko mówiłeś ogólnikowo, ale teraz wróćmy do konkretów. Jakie gwiazdy zapadły ci w pamięć? Jaki koncert, jaki występ DJ-a? Po jednym może. DJ Stack Noel, wokalistka Evelyn od Mike'a Candisa. My dalej znajdujemy się w klubie Viva w Truskolasach obok Częstochowy. Są ze mną chłopaki z Be Cool. Zaraz po energicznym występie, w którym dajecie naprawdę dużo, dużo energii. Powiedzcie mi, jak to jest? Czy w każdym występie dajecie 100% siebie? Poczekaj. W moim wieku prawie 100%. Czyli dajemy wszystko z siebie. Dobra, a reakcja w klubie? Jak wam się podobali klubowicze? Powiem wam tak, klubowicze zaskoczyli nas niesamowicie. Viva to jest naprawdę potęga energii, jeżeli chodzi o ludzi. Ludzie tu są niesamowici, bawią się tak, jak każdy zespół by tego sobie życzył. Czyli naprawdę super. Ale powiedziałem super przez duże S. Powiedz mi, Dawid, tak, nie jest tutaj łatwo trafić. W sensie dla okolicznych mieszkańców na pewno wiedzą, gdzie to się znajduje, ale my jechaliśmy dość długo i musieliśmy się wspomagać nawigacją. Jaką masz wskazówkę dla ludzi jadących z dalszych okolic? Na stronie głównej są wyznaczniki, podany dokładny adres.
jak trafić, strona Facebook, wszystko prosperuje jak najbardziej, więc myślę, że nie będzie problemu dla każdego, kto będzie chciał odwiedzić ten klub. Zamknięty sam, odnajduję się i tracę wszystkie zmysły. Lecz przy czym taki dzień, taka chwila. Już 14 urodziny klubu Viva w Truskolasach. Jakieś specjalne życzenie, specjalne słowo dla klubowiczów? Specjalne, chyba najlepsze życzenie dla klubu, co najmniej następnych 14 lat. Klubowiczom jak najlepszych imprez, żeby im się podobało. To, co mamy w planach na wakacje 2014, na pewno uderzy mocno w tą śląską publikę. Także zapraszam serdecznie. My się przedłużymy z Party Video TV mocnych głów dla klubowiczów. I żelaznej wątroby. I żelaznej wątroby. Wasze zdrowie! Yo! Piku! Na 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 na! Nie wiesz, co to jest? Łapy w górę, łapy w górę, łapy w górę, piku! Dziękuję wam.